Dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam na pokaz maszyny całej linii sortującej, plus do tego dzisiaj będzie pokaz główny stołu pakerskiego. Cała maszyna była zrobiona pod wymiar, ponieważ wymyśliłem sobie, że zrobimy dziurę w ścianie, otwór. Tomek w to nie wierzył, jak to może wyglądać. Wiadomo, czasami jak jest proste pomieszczenie, no to wtedy nie musimy przyjeżdżać, bo wiadomo, jest wymiar taki i taki i coś tam możemy wkomponować. Wiadomo, gdzie tam są drzwi jakieś, żeby ten przejazd był i ten. A chyba, że czasami mieliśmy takie sytuacje, jakieś tam słupy były na środku, tak? Czy tak jak tutaj, no to bez tego, no to bez przyjazdu czasami trudno jest dla sadownika zaplanować. W zeszłym roku przesortowałem 700 ton. Tir dziennie wychodzi. To jak jest w maju, w czerwcu, jabłko jest mokre, tak? I kartony będą siadać. Dlatego jest osuszacz. W standardzie jest osuszacz. Osuszacz? Wentylatory, ta zielona nadbudowa, która jest na górze, jest elementem dodatkowym. Musi być. Jeśli ktoś by na przykład zrobi 10 palet 60, to same gąbki wystarczy. Ale jak chcesz zrobić w 9 godzin 10 tira i idzie to naprawdę bardzo szybko, musi być wentylator, żeby to jabłko lekko dosuszyć. Rozsortowuję jabłko co pół centymetra i to się sprawdza. Odrzucam, dlaczego? A i w zeszłym roku kupiłem ją, może bym jeszcze nie kupował tak na już, tylko w zeszłym roku miałem lekko jabłko całe po gradzie. I tego się ręcznie nie zrobi. Dałem na próbę do firmy, no to miałem od razu stratę. Przesortowałem 700 ton jabłka u siebie po gradzie, sortownia została za darmo. Po jednym roku. Ta różnica, co bym dał na firmę. Że jednak samemu to jest... I tu są mamy te wentylatory. Dla mnie to chyba jest to, musi być w standardzie. Żeby to musi być, żeby ktoś myśli, żeby zrobić tira na dzień. I jeżeli nawet... jest karton. No tak. No ale... Jak to jest dodatkowo dla sadownika ta opcja? Wentylator to jest około 3000 zł. Czyli tego przenośnika nie ma w standardzie, bo od razu ta fałka jest przy osuszaczu, tak? No ale że mamy ścianę, musieliśmy to wydłużyć, żeby znów tam było miejsce, tak? Też jest fajna opcja, bo można tutaj coś sobie wyłapać wcześniej, zanim nam leci na fałkę. Powiem wam szczerze, to już to mówiłem Tomkowi, że jak przyjechała maszyna złożona, oczywiście oglądałem na targach, ale nie pomyślałem i mówię, jak tędy przez taką małą tą fałeczkę przejdzie jabłek. Jest to możliwe. Naprawdę jest to realne, że tędy przechodzi 25 ton jabłek na dzień. Bierzemy i tu się nic nie dzieje. Od razu to, co jest na palcach, no wiadomo, że już nie, ale to, co już jest przed komputerem, przed kamerą, to już od razu reaguje. 2 mm i od razu jest różnica na stole. Czyli też musi być tu jeden taki dość myślący, żeby mógł to nadzorować. I patrz, trzeba się nauczyć, po pierwsze. Bo pierwszego dnia, powiem szczerze, że nie udało mi się zrobić, tak? Tira jabłek. Znaczy, cała sortownia jest od razu na 8 stołów wybrana. Bo jest 8 i 5, tak, Tomku? Znaczy tak, standardowo jest 5, no i zawsze liczymy od tej strony, tak? I tutaj jest 5 stołów, czyli gdzieś by się kończyło w tym miejscu, tak? I możemy 5, 6, 7 do 8 maksymalnie zwiększyć. Tak. Zrobiliśmy na 8, ponieważ widzę, co pokazuje rynek nam, że jednak co pół centymetra, tak? Czyli na przykład ustawiamy pierwsze 2 stoły, te, a na przykład mogę ustawić 2 stoły, 3, na przykład 7,5, 8,5, tak? Czyli nie muszę na przykład każdy stół inny kaliber. Możemy zrobić grupy, że możemy stworzyć, że na przykład 2-3 stoły ten sam kaliber jest. Tam odszedł stół 3, 4, no i nam wszedł stół pakerski. Oś tak. A główna sortownia i rozładunek jest. Jest, czyli falownik jest dostępny. Tak, tak, tak. Cała maszyna mamy regulację prędkości. Ogólnie koło karuzeli ma regulowaną prędkość. Przenośnik V, ten długi, który ma te dwa przenośniki, dwie taśmy pod kątem, ma regulację i ma regulację wałek z palcami, tymi zielonymi. I wałek z palcami w zasadzie dawkuje wydajność całej maszyny, no bo to jest pierwszy element. Czyli, że
Tak, jeżeli chcemy ilość jabłek podawanych na maszynę, to na tym wałku z palcami tutaj regulujemy prędkość podawania, bo to jest prędkość podawania na całą maszynę. Im więcej jabłek podamy na całą maszynę, tym mamy więcej jabłek i większą wydajność. Tak, znaczy w zasadzie stół pakerski jest jeden na chwilę obecną, mamy dwie opcje w uruchamianiu, tak? Może być tak, że na przykład jednym guzikiem włączamy i wszystko nam, wszystkie przenośniki ruszają, ewentualnie lewa i prawa strona może być oddzielnie uruchamiana, tak? Tym się różni, mechanicznie to jest wszystko to samo. Z takich rzeczy, no to jest, tego tutaj może za bardzo na pierwszy rzut oka nie widać, ale w tym miejscu, tu gdzie jest, są te leje tutaj doprowadzone, po prostu były dwa stoły. I tak. To tak wygląda, że te dwa stoły demontujemy i wkładamy stół pakerski w te miejsce i jest zrobione. Na przykład na cały stół możemy wpuścić jeden kaliber, czyli 7, na przykład 8, ale możemy na prawą stronę wpuścić 7, 7,5, a na lewą 8, tak? Okay. Tylko żeby później nie mieszały nam się kartony, czyli musimy mieć od razu za plecami każdy swoją paletę. Bo żeby nie puścić na taśmę, tak? Bo tam jest taśma, przenośnik, bo tam uruchom może. I pokażę, tak, że taśma odbiorcza na karton jest dla każdego ta sama, tak? No tak, jak wrzucamy, no to zjeżdża nam do końca, tak? Ale jak mamy na przykład cały stół jeden kaliber, no to jeden tylko stoi na końcu i odbiera. Ale jak mamy już dwa sorty, no to musi mieć każdy swoją paletę już za sobą. Na chwilę obecną jest na 4 stanowiska. Planowaliśmy na 6 stanowisk jeszcze zrobić, ale to jest kwestia, zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie. Wiadomo, większy stół będzie też droższy, tak? Więc miejsca, no tak? I miejsca, tak, tak. Można spokojnie tutaj dwa stoły pakerskie podłączyć. To jest właśnie tak projektowane, że jak w tym miejscu stoimy, no to tutaj jest jeszcze kupę miejsca. I w zasadzie jakbyśmy drugi stół pakerski podłączyli, to one byłyby, załóżmy, w tych dwóch stołach. Tak. I w zasadzie stół pakerski drugi szedłby mniej więcej po tej linii, więc tak naprawdę tu i dwie osoby spokojnie się mieszczą, stojąc przy tych najbliższych stanowiskach przy sobie. Nie przeszkadzają sobie. Nie przeszkadzają sobie, tak. Tak, stół pakerski 30 tysięcy złotych brutto, cena taka standardowa. No wiadomo, jak wiecie, no my po tych cenach zazwyczaj sprzedajemy maszyny, chyba że jest bardzo droga linia, no to coś tam zawsze się uskubnie. No dzisiaj mamy taką promocję, że do końca miesiąca, tak? Bo dzisiaj jest 27 i tak wymyśliliśmy, że 27 tysięcy brutto by była cena. Jakby ktoś do końca miesiąca się zdecydował tutaj obecnych na zamówienie. Brutto mówimy o cenach, tak. No ta maszyna była projektowana głównie pod jabłka. Jeżeli ktoś ma trochę gruszek, no to też można na tej maszynie robić, tak? Znaczy mamy taki moduł, który tam ma dużo uszczelnień, program jest inny do mierzenia gruszki. Kwestia jest taka, że gruszka, szczególnie jak jest konferencja, jest bardzo smukła i bardzo długa, to zdarzało się tak, że tutaj potrafił gdzieś ogonek nam wejść, znaczy ta górna część, co jakbyśmy trzymali, ona jest cienka jak palec i to jak potrafiła wejść, to jak tacka się otwierała, to w zasadzie było tak, że przeskakiwał owoc z jednej tacki na drugą, tak? Nawet, czy gdzieś w ogóle ten. Dlatego tutaj w maszynie są dodatkowe uszczelnienia, na przenośnikach tam też są dodatkowe uszczelnienia, bo gruszki są, przez to też mają mniejszą średnicę. No maszyna trochę się różni. Znaczy tak, maszyna do gruszki może sortować też jabłka. Jesteśmy w trakcie projektowania napełniarki, tak? No tak, tak. Ogólnie idea jest taka, że mamy przenośniki, to jest przenośnik w miejsce stołu, który wkładamy, no i możemy, chcemy do tego dołożyć napełniarkę, czyli będzie odsunięte gdzieś tam do tyłu i tam napełniarka będzie stała. Oh, 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 oh
Thank you.